Nazywam się Karol Japęk, pochodzę z Tarnobrzega. Reprezentuję klub IKS Jezioro Tarnobrzeg. Jestem reprezentantką Polski w tej sieci osób niepełnosprawnych w klasie 9. Dla mnie taka najbardziej fascynującą rzeczą była właśnie ta rywalizacja i głównie to też chodzi o treningi i takie doskonalenie się i taka motywacja do zajęć poza szkołą, to jest takie dodatkowe. Ale głównie dla mnie to chodzi o to, że znalazłam coś, w czym w miarę jestem dobra i się tego trzymam i próbuję się w tym doskonalić. Mam ich dużo, ale takim nie mam takiego mojego faworyta. Może być Natalia Partyka, nie wiem, Michael Jordan, Muhammad Ali, różnych mam takich swoich typów. Najbardziej sport się denerwuje się sama z siebie, to chodzi o to, że jestem bardzo niecierpliwa i chodzi o to, że bardzo jestem niecierpliwa i chcę chyba, żeby szybko zaczęło mi wszystko szybko wychodzić, a wiem, że potrzebuję na to wszystko czasu. Było ich chyba dużo, ale nie pamiętam takiego jednego najtrudniejszego. To na pewno moje zajęcie poza tym systemem było na pewno coś związane z sportem albo z psychologią sportową, albo jeszcze nawet coś związane z książkami, literaturą, coś takiego. Moja psychika. Może chęć trenowania i grania, to taka wola, coś takiego. Nie mam takiego jednego konkretnego, ale z takich najważniejszych to jest medal na Igrzyskach Paralimpijskich w Londynie. Albo w kategorii pełnosprawnych to jest srebrny medal w grze podwójnej na Mistrzostwach Polski Juniorów. Albo też wysokie miejsca na właśnie takich turniejach dla pełnosprawnych osób. Medal srebrny w singlu na ostatnich Mistrzostwach Europy. Złoto na Igrzyskach Paralimpijskich w singlu. Po to jadę, żeby dobrze zagrać i zaprezentować swój najlepszy poziom.